Witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dziś na efektowną propozycję na letnią kolację, czyli pyszną sałatkę z kalafiorem, marynowanymi pieczarkami, jajkiem i zielonym groszkiem. Przygotowanie sałatki rozpoczynamy od zrobienia sosu. W małej miseczce umieszczamy jogurt oraz majonez. Wszystko doprawiamy odrobiną soli oraz czarnym pieprzem i dokładnie mieszamy. Umyty kalafior dzielimy na mniejsze różyczki. Pokrojone różyczki kalafiora gotujemy na parze około 5 minut, po czym studzimy. Ugotowane i obrane ze skorupek jajka kroimy w ćwiartki. Opłukany koperek drobno osiekamy. Na płaskich talerzach układamy różdżki kalafiora. Na wierzchu umieszczamy marynowane pieczarki. Ćwiartki jajek. Oraz zielony groszek. Całość polewamy sosem jogurtowym i posypujemy posiekanym koperkiem. Gotową sałatkę wstawiamy do lodówki na pół godziny, aby wszystkie smaki się przegryzły. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.